Jest taka bardzo radykalna posłanka Kongresu Amerykańskiego, Alexandria Ocasio-Cortez. Ona jest amerykańską latynoską, jest latynoskiego pochodzenia. Stąd to Cortez, Ocasio-Cortez, podwójne nazwisko hiszpańskie, hiszpański styl podwójnych nazwisk. No i ona imię ma Alexandria, nie nie jest Olą, tak, Aleksandrą, tylko Aleksandrią. No ale tak to jak widać, takie są dziwne imiona w Stanach Zjednoczonych, zarówno tych latynoskie, nie latynoskie. Zazwyczaj ona jest kompletną wariatką, to znaczy jest ładną dziewczyną, ale gada, więc się podoba ludziom, ale gada kompletną bzdurę. Na przykład porównała te detention centers, gdzie się zamyka nielegalnych imigrantów i zastanawia się, co dalej z nimi zrobić, jak ich tam odesłać z powrotem. Nazwała to concentration camps, nazwała to obozami koncentracyjnymi. I tak dalej, i tak dalej. Czyli ja mniej więcej daję Państwu, jeżeli ktoś nie zna tej osóbki, to daję polecenie, ale daję pojęcie o tym, jak ona jest. Natomiast każdy zegarek, nawet zepsuty, czasem ma rację. I ten film jest właśnie o jednej, jedynej rzeczy, w której Alexandria Ocasio-Cortez ma całkowitą rację. Jest to ta sprawa, kiedy ona powiedziała, że ona popiera kandydaturę Bernarda Sandersa na prezydenta. Nie Berniego Sandersa, znanego lewicowego polityka ze stanu Vermont, tylko Bernarda Sandersa. Zazwyczaj mamy do czynienia z Bernie, jest Jeb Bush, jest Bill Clinton, jest Liz Warren, a powinno być w ogóle, powinien być William Clinton, powinien być Bernard Sanders, powinien być Elizabeth Warren i Jebediah Bush. Tak, Jebediah. Jeb to skrót od Jebediah. Tak powinno być. To amerykańskie, kretyńskie skracanie imion, czego Latynosi nie robią, chyba że są zamerykanizowani, jak Ted Cruz. Przecież on jest Edward Cruz, prawda? Eduardo. Edward Cruz. To są Edwardy, tak a propos. Ale to już Teddy Roosevelt zapoczątkowo, czyli to są dosyć dawne rzeczy, prawda? Nie, on był Edward Roosevelt. No takie myślę, że to jest rzecz dużo głębsza niż się wydaje. To dzieciakowanie imion. Jest to oczywiście po to, żeby być taki, ale to mi się wydaje, że to jest pierwsze znamie upadku cywilizacji. I oczywiście normalnie Alexandria Ocasio-Cortez jest jedną z osób, które przyczyniają się do upadku cywilizacji, ale powiedzenie Bernard jest działaniem chociaż raz w drugą stronę, żeby nazwać rzeczy rzeczywiście tak, jak one są i ludzi tak, jak mają napisane. Oczywiście zdarza się, że ktoś rzeczywiście dzisiaj ma w dowodzie wersję dzieciakowatą swojego imienia, ale zazwyczaj to nie jest w ten sposób. Zazwyczaj po prostu dzieciakują siebie w kontaktach społecznych, a w paszporcie mają Edward, a nie Ted. I tak dalej. Także, no co by to było, jakbyśmy, wyobraźmy sobie, jakby to było u nas, tak? Czyli Andrzej Duda byłby co? Jędrek Duda? Jarosław Kaczyński? My wszyscy mówili Jarek Kaczyński i on by mówił Jarek Kaczyński? My jeszcze nie mamy tego dzieciakowania, Niemcy też nie mają. Więc to jest takie anglosaskie dzieciakowanie, moim zdaniem, tylko ułatwia zadanie postmodernistom, bo powoduje, że ludzie tracą część powagi. A oni teraz desperacko walczą, żeby tą powagę przywrócić. No to może i od imion by było warto zacząć. Czasem właśnie Crazy Lefty lepiej wie.